Cześć kochani, witam was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie przegląd szafy, jesienne porządki w szafie oraz pokażę wam, co zdecydowałam się w związku z tymi porządkami puścić dalej, czyli odsprzedać, a pokażę wam też, co kupiłam, bo jest kilka tutaj rzeczy też nowych z lumpeksu. Połączyłam to, bo wydawało mi się, że po prostu tak będzie lepiej, żeby to na raz wszystko zrobić, bo mam tego sporo, a już czekają kolejne rzeczy, więc przygotujcie się na wiele jesiennych programów, holi, zabieram was do lumpeksu i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że będziecie mieć z tym dużo frajdy. Jeśli jeszcze nie widzieliście jesiennych trendów na ten sezon z rzeczami z lumpeksu i ze stylizacjami w modnych trendach, to zapraszam was do poprzedniego filmiku. I przechodzimy już dalej. I oczywiście proszę was, jeżeli wam się spodoba filmik i podoba się kanał, to zasubskrybujcie i z dzwoneczkiem i polubcie filmik, jest to dla mnie ogromna pomoc. No i nic to was nie kosztuje, także bardzo was o to proszę. Przechodzimy do konkretnych rzeczy. No kochani, teraz krótka relacja z czyszczenia, sprzątania szafy. Zobaczcie, jak to teraz wygląda w mojej szafie po tych porządkach. No i potem się widzimy już w pokazywaniu rzeczy i w mierzeniu. Cześć kochani. Jestem przy mojej szafie i tutaj są moje ubrania takie na co dzień, które noszę. Jeszcze dużo letnich. Część takich rzeczy na upały już muszę pochować. Trochę przejrzeć też, które rzeczy już dawno nie są noszone, takich uniwersalnych. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będę musiała odrzucić, z czego się będę musiała pozbyć. No i pewnie część rzeczy będę wyprzedawać, bo jak zwykle po sezonie zawsze coś się okazuje, że będę wyprzedawać. Tutaj są też, tu jest też dział swetrowo-bluzkowy i tak dalej, rajstopy na dole. No i mam dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy, które już przeglądałam, ale zazwyczaj jednak też decyduję się na wyprzedanie jeszcze jakichś kolejnych rzeczy z mojej szafy, więc zaraz będziemy to przeglądać. Jak widzicie, są tutaj rzeczy teraz pomieszane letnie z już takimi jesiennymi. Letnich rzeczy będę się na pewno pozbywać teraz z tej szafy. Tutaj mam sukienkę z jedwabiu, która już na pewno nie będzie w użytku do lata następnego. Sukienki takie moje typowo letnie właśnie powędrują też do już na wyjazd tak zwany, na górę. No i zobaczymy, co zostanie. Kombinezon przepiękny, ale chyba też już dawno go nie nosiłam, będę się musiała go pozbyć. Tutaj sukienka jedwabna również pójdzie na górę już. Sukienka z rękawem jeszcze zostanie na jesień, tym bardziej, że jest w super modnych kolorach. Teraz właśnie te borda, magenty, czerwienie i tak dalej. Także tą sukienkę jeszcze zostawiam. Mój ukochany garnitur oversize oczywiście zostaje na zimę, bo ja go często noszę na zimę. No, a niektóre takie cienkie rzeczy już polecą sobie na górkę. Co tu jeszcze takiego letniego bardzo? Tu są bluzki letnie też, więc też się ich pozbędę na górę. Kamizelka zostaje oczywiście. No, także część rzeczy już odkładam po prostu. No i zaraz zobaczymy, czy jeszcze jest coś, czego chciałabym się całkiem pozbyć. To pewnie też fajna spódnica, ale raczej będzie noszona już na lato. No i tu typowo letnie spódniczki też już, słuchajcie, odkładam. Odkładam, bo na pewno nie będę ich nosić do następnego lata. Więc lecą na górę. Na razie zostawiam takie jeszcze, które mogłabym do sweterków nosić tutaj. No, słuchajcie, to jak chodzi o tą szafę tutaj, to tyle. Jeszcze przejrzymy sobie rzeczy letnie tutaj zaraz. No i będziemy szli dalej. No i patrzcie na to, wyciągnęłam wszystko z tej szafy. Przejrzałam i czuję się przytłoczona, ale zaraz będę to segregować. Potem pokażę wam efekty, posprzątana szafa, no i oczywiście, co ewentualnie będę odsprzedawać. No mam nadzieję, że nie będzie tego za dużo, bo no nie ma tego aż wbrew pozorom tak wiele. Tutaj jest część rzeczy do schowania też na zimę do szafy, czyli letnie.
tamte do powieszenia, te do schowania na półkę. No i tak, jest troszeczkę porządku, już bardzo letnie, takie bardzo na upały rzeczy poszły. No i tutaj mamy już kolorami ułożone rzeczy, takie jesienno-zimowe. Smutno się robi, słuchajcie, no ale co zrobić? Czas mija i pory roku się zmieniają. Teraz Wam pokażę, co mam do odsprzedania. W związku z tymi porządkami, jak widzieliście, nie mam aż tak wielu rzeczy w garderobie wcale. No i pokażę Wam teraz, co postanowiłam odsprzedać. Najpierw, później zobaczycie ten krótki haul lumpeksowy. Jest tutaj dużo rzeczy i zaczynam się pomału gubić. Słuchajcie, zacznę od rzeczy, które już ostatnio z zajawka była. Mianowicie takie spodnie. Niestety lecą rzeczy, ale na to nie ma rady. Spodnie w rozmiarze 38. Wiecie co, ja troszkę schudłam jednak na tej diecie mojej keto, takiej zdrowej keto. Dużo warzyw i tak dalej, dużo więcej ruchu, więc udało mi się w zasadzie prawie o rozmiar schudnąć. Może tego tak nie widać, bo mam specyficzną sylwetkę, więc to może się tak nie rzucać w oczy, ale jednak. Słuchajcie, spodnie rozmiar 38, bardzo fajne. To są spodnie z H&M-u i tu jest dużo wiskozy w składzie. I zobaczcie, mają przepiękne wzory w teraz bardzo modnych kolorach. Bardzo ciekawy taki geometryczny wzór. Naprawdę uważam, że są przefajne te spodnie. Typowe 38 to jest moim zdaniem. One są takie nad kostkę, więc naprawdę fajnie będą wyglądać do bodków. Tak, przymierzę Wam do czegoś te spodenki, zobaczycie jak to wygląda z jakimś tutaj swetrem. I mam nadzieję, że komuś z Was się te spodnie przydadzą. W każdym razie idą do sklepu one, więc to jest jedna z rzeczy takich, które mi się bardzo podobały. Chciałam je nosić, ale nie zdążyłam ich nosić, bo teraz już są naprawdę na mnie za duże. Następna rzecz, której się pozbyłam z mojej szafy, to jest spódnica, która znowuż bardzo ją chciałam nosić, bo mi się mega podobał jej i kolor, i krój. I to jest spódnica z wełny, vintage, 100% wełna. Tutaj pokażę Wam może z bliska metkę. 100% wełna, ale to jest rozmiar 34 i jest ona, słuchajcie, z kieszeniami, więc bardzo fajna, w linii A, jeżeli jest granatowa. Jeżeli macie rozmiar 34, to naprawdę super, super wełna, fajny krój, taki trochę na lata 70. Dla niskiej osoby to będzie długość maxi, taka do niższej połowy łydki, będzie naprawdę fajnie wyglądać też do kozaczków na przykład właśnie, albo do bodków na zimę i do jakiegoś jasnego golfika, albo do, po prostu do granatowej góry lub żakietu. Myślę, że super, super spódniczka. W każdym razie też wędruje oczywiście do sklepu. Lecimy dalej. Słuchajcie, pozbędę się też jednej spódnicy, która nie jest w mojej kolorystyce, ale jest świetna, naprawdę jest świetna. I się długo biłam z myślami, bo ona całkiem fajnie na mnie wygląda. Ale powiem Wam szczerze, że mam tylko jedną rzecz, do której bym ją mogła nosić i trochę chyba nie bardzo oprócz tego mam, więc stwierdziłam, że wolę mieć rzeczy uniwersalne niż taką jedną, jedyną rzecz. To jest, słuchajcie, Marco Pecci, spódniczka z wełny. 70% posiada wełny w sobie. Jeszcze tam są inne włókna, poliester, poliamid. W każdym razie ponad 70% jakichś takich dobrych włókien jest. Rozmiar jest to 36 i jest bardzo, bardzo fajna, taka gruba, sztywna, mini. W stylu też lat takich 60. bardziej tym razem. Bardzo ładnie leży ta spódnica, naprawdę. Z ręką na sercu super wygląda. I ma świetny materiał, więc bardzo Wam też ją polecam. I piękny beżowy kolor. Tak wygląda. Także to jest kolejna i pozbędę się jeszcze jednej spódniczki. Słuchajcie, z bólem serca, bo dostałam ją, otrzymałam ją od jednej z widzek, więc jeżeli ktoś będzie chciał tą spódniczkę, to z tej okazji właśnie ona będzie w takiej super, super ekstra promocyjnej cenie ode mnie, dlatego że puszczam ją po prostu dalej. A jest naprawdę fajna, ale jest na mnie zaraz znowuż o rozmiar za duża, no i nie wygląda to dobrze. Przy takiej spódnicy, przy mojej figurze nie mogę mieć niskiego stanu, w związku z tym ta spódniczka jest mi po prostu za nisko, ale jest super, prześliczna jest. I ma bardzo fajny wzorek, jest jak nowa, naprawdę jak nowa, także też rozmiar 38. Takie dwie krótkie spódniczki, ale z bardzo fajnym wzorem. Kolejna rzecz to spodnie i te spodnie, już Wam mówię, jaki mają skład, bo mam skład tutaj.
To jest, słuchajcie, 40% bawełna, ale coś tu jest dziwnego, bo tutaj wychodzi na to, że spodnie mają tylko 65% włókna, ale na pewno 40% stanowi w nich bawełna. Myślę, że reszta stanowi chyba wełna i do tego jest dodatek poliestru, bo właśnie ta górna część jest niewidoczna, ale super spodnie z wysokim stanem i te spodenki są na mnie dobre, ale są nie w mojej kolorystyce i postanowiłam się też ich pozbyć. Szkoda, żeby leżały, a mają piękny taki musztardowy kolor, kratka właśnie łączona z granatem i z gniłą zielenią. Pokażę Wam tu jeszcze z bliska. Tak to wygląda. Śliczne spodnie, też Wam się w nich pokażę, bo warto zobaczyć, mają bardzo ładny krój, naprawdę bardzo ładny krój. Zastanawiam się jeszcze nad tymi spodniami, ale ponieważ miałam je tylko raz na sobie, no to chyba świadczy o tym, że rzeczywiście do niewielu rzeczy mi one pasują, bo jeżeli mam fajne spodnie, a w mojej kolorystyce są zwykle bardzo dużo przeze mnie używane. Słuchajcie, idę teraz płaszczyk Wam pokazać. Płaszczyk z Zary i zdecydowałam się go też sprzedać ze względu na rozmiar. Jest świetny, ale też jest o rozmiar za duży na mnie. Pokażę Wam go teraz na sobie. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć. Super, bo ma taki jakby kołnierz, który można przerobić na kaptur i to jest świetne, bo teraz kaptury są bardzo modne. W ogóle bardzo fajny ma krój ten płaszczyk, trochę taki na lata 20. Jest on z wełną w składzie. Zobaczcie. Tak to wygląda. Można sobie zrobić właśnie taki fajny, duży kaptur i się tak zapatulić tym płaszczem. Bardzo ładny kolor i w ogóle jest super, naprawdę. Słuchajcie, 47% płaszcza stanowi wełna, więc jak na płaszcz z Zary, to uważam, że fajny skład. Prawie połowa jest wełniana i widać, że ten materiał jest naprawdę porządny. Porządnie zrobiony, bardzo ładny, w ładnym stanie, także mogę Wam z czystym sumieniem polecić płaszczyk na rozmiar M. Jest w średniej długości, więc naprawdę bardzo praktyczna rzecz. Także idziemy dalej. Tyle. A nie, jeszcze nie, przepraszam Was bardzo. Jeszcze nie wszystko. Tutaj mam taką narzutkę, która teoretycznie jest na rozmiar dziecięcy, ale może być to też na rozmiar XS dla po prostu drobnych osób, bo ja nosiłam tą narzutkę jakiś czas, no i właśnie teraz mam średnio już do czego nosić, ale jest naprawdę fajna, Scotch Rebel i ma super, super kolory, naprawdę bardzo ładne kolory ma, bardzo ciekawy też ma wzór, naprawdę jest to super, super rzecz. Wydaje mi się, że teraz trochę mam wrażenie, że jest krótka na mnie, nie wiem, jakoś tak do mojego wzrostu wydaje mi się trochę nieproporcjonalnie krótka. 60% bawełna, słuchajcie, jest w tym. W jednej części materiału, w drugiej 85% aż bawełny, więc to jest w dużym stopniu bawełniane. Bardzo fajne, może być i na właśnie młodą osobę i też na po prostu kogoś, kto lubi fantazję, lubi wzory, lubi ładnie wykonane rzeczy. To jest taki mikrosweterek jakby. Także idziemy dalej. Teraz tutaj mam sweter z bardzo fajnym składem, który ma w sobie, powiem Wam już sekundkę, 70% wełny, 20% angory, więc tylko 10% akurat w tym sweterku jest sztucznego. Zobaczcie w stylówce. Nakładam go po prostu na tą sukienkę, żebyście zobaczyli poglądowo, jak wygląda to wszystko. Super, bardzo ciekawy sweter i on ma taki system, że można go różnie zapinać. Ma takie jakby... O, tutaj widać takie pętelki i haftki od spodu. Można sobie na różne sposoby go drapować po prostu. Widzicie, tu jest trochę tych haftek. Można sobie też dorobić swoje i w dowolnych miejscach właśnie zapinać go. Jest taką super narzutką, jednocześnie takim kardiganem. Więc piękny ma kolor, naprawdę piękny ma kolor. Też jest odrobinę za duży na mnie. Bardziej by pasował na rozmiar M, bo trochę mi leci po prostu. Wiecie, trzeba chyba większy biust mieć do tego. Tu mam super rzecz, Atmosphere, rozmiar 12, też trochę za duży na mnie sweterek, ale on jest akurat taki krótki, to jest taki cropped sweter i on ma w sobie wełnę, nie ma metki, ale gwarantuję Wam, że tutaj co najmniej połowa składu jest wełnianego i chyba nie wiem, czy ja nie wycięłam tej metki, bo mnie drapała po prostu. Taki sweterek bardzo, bardzo, bardzo fajny, jak to moja mama mówi, w węgierskim stylu i zapinany na haftki. Ja już wiele stylizacji w tym sweterku miałam, więc mogliście mnie w nim widzieć, ale zdecydowałam się troszkę sobie odmienić teraz szafę i mam trochę w tym kolorze innych rzeczy. Bardzo fajny sweterek i to jest taki rozmiar właśnie
bardziej M i on wtedy będzie taki cropped do pasa i będzie fajnie podkreślał talię i biust. Kolejna rzecz to golfik z super składem. Jest ten golf na mnie za duży, wiecie co? Naprawdę jest piękny, jest przepiękny. Troszeczkę gryzie, jeżeli Wam nie przeszkadza. To jest bardzo ciepły golf, ale troszeczkę gryzący, ale w pięknym wzorze. Słuchajcie, jest to na pewno wełna. Days Like This to jest markowy sweter, to nie jest żadne tam rękodzieło, chociaż ja lubię rękodzieło, bo swetry rękodzielnicze mają duszę po prostu. Wycięta metka, ale wiecie co, wydaje mi się, że to jest 100% wełny. Jestem nawet przekonana, bo jest ten sweter bardzo, bardzo naturalny w dotyku i zobaczcie, jaki ma piękny właśnie ten warkoczowy, taki gęsty wzór. Jest w kolorze takim beżowo-kremowym, może bardziej kremowym nawet. Tak wszystko zarzucam na siebie, żebyście po prostu mieli pojęcie i widzieli, jak to wszystko się prezentuje. Jest ten sweter na mnie taki, no po prostu wydaje mi się duży na mnie. Ja teraz jakoś źle się czuję, jak mi nie pasuje coś z rozmiarem. Tutaj jest sweter, który już widzieliście, ale zostawiłam go sobie na jakiś czas. Zastanawiałam się, czy będzie mi się sprawdzał w mojej szafie. Jednak też jest ten sweter na mnie trochę za duży. Bardziej wydaje mi się, jest to rozmiar ML. I właśnie on trochę ze mnie leci po prostu. Wiecie, tutaj jakby nie chodzi o to, bo on może być oversize'owy, tylko że mi spada już tak bardziej z ramion i po prostu czuję, że jest to trochę większy rozmiar, a ma przepiękne kolory. Teraz bardzo modny i jest świetnie zrobiony. To akurat jest sweter z wełny rękodzieło, ale jest naprawdę, naprawdę śliczny. Także też Wam go bardzo polecam. Tu jest jeszcze sweter męski. Na mojego Wiktora jakoś ten rozmiar nie jest odpowiedni, miał być odpowiedni, ale nie jest. Jest to sweter w rozmiarze L, ale spokojnie może być to ML i on jest z bawełny. To jest naprawdę świetny męski sweter, taki jakościowy, bardzo dobrej jakości. W ogóle ten log to jest, wiecie, to jest ta stara, nieistniejąca już podmarka H&M, czyli H&M. Śliczny sweter męski. Może być też jako damski, po prostu taki wtedy taki luźny, bawełniany, z grubej bawełny sweter z długimi rękawami. I ma fajny, teraz był w zeszłym roku bardzo modny, te z zamkami i takie właśnie tego typu wykończenie swetra. Śliczny sweter, jak nowy. Bardzo fajna ta bawełna, słuchajcie. Patrzę, czy 100% bawełny. 100% bawełny. I to by było na tyle, jak chodzi o... A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz, którą być może komuś się spodoba. Mnie się bardzo podoba, ale już długo to nosiłam. Długo było w szafie, może nie długo nosiłam, ale kilka razy miałam na sobie bardzo fajny kombinezon w rozmiarze 36 z ASOS-a i on ma bardzo piękny kolor i ma takie te bąbelki naokoło, jest haftowany. Także naprawdę też... Bardzo ładna, bardzo fajna rzecz. On jest z takiego tiulu jakby na wierzchu. No i to by było na tyle, jak chodzi o wyprzedaż. Teraz rzeczy, które są z hola. Taki hol z siaty niewielki. Mam na sobie przepiękną sukienkę. Naprawdę jest ona z H&M-u, ale jest tak ładna. Troszkę mi się tutaj wymiła, bo się dużo zginałam teraz. Ale nie bardzo, troszeczkę, chyba też ją nie do końca doprasowałam. Przepiękna sukienka, idealna na jesień, słuchajcie, do jakiegoś kardigana albo do żakietu. Zobaczcie tutaj moje stylówki właśnie w tej sukience. Super długość, naprawdę jest przepiękna i ten kolor i ten design na tym materiale też bardzo mi się podobają. Ona jest taka wsuwana, ja tylko założyłam sobie do niej ten paseczek, który mam teraz. Ale no zobaczcie, i długość rękawa super, jest dość zabudowana, więc ona może być spokojnie na takie okazje, gdzie potrzebujecie wyglądać skromnie. No i tutaj mam do takiego długiego, artystycznego kardigana, do mojego bordowego plecaka. Samą sukienkę oczywiście też mogliście tam widzieć i do białego żakieciku od Massimo Dutti też bardzo elegancko wygląda i do płaskich butów, i do obcasów, do botków i rajstop bordowych też wyglądałaby genialnie moim zdaniem. No i oczywiście zobaczycie ją też w przebitkach z innymi rzeczami, bo akurat pokazywałam tam kardigany. Także uważam, że naprawdę super piękna sukieneczka. No jak już jesteśmy przy sukienkach, to lecę z sukienkami. Tutaj mam sukienkę z Jedwabiu, moi drodzy, marki Saint-Tropez, zobaczcie.
Jest to taka mini z jedwabiu w takim prostym kroju z kieszeniami, więc super. W przepięknym kolorze, w pięknym odcieniu różu. Będzie naprawdę genialna też właśnie do jakiegoś, do jakiejś marynary na przykład oversize'owej albo do dużego kardigana. No po prostu piękna. I do tego trendu z rajstopami takimi kryjącymi w kolorach też super będzie wyglądała, albo do tych wysokich kozaków, takich maxi. Przepiękny kolor, jeszcze raz zobaczcie, to jest jedwab 100%. No i ta sukieneczka będzie oczywiście, zresztą możecie mi poradzić, czy mam sobie zostawić, ale generalnie planowałam ją sprzedać. Więc po prostu tak to wygląda. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejna sukienka, której się zakochałam, ona jest w sporym rozmiarze, bo XL, marki Floyd, ale zobaczcie na tę kolorystykę, no po prostu to jest przecudowne. I ona jest z halką, to jest wiskoza. Z halką jest wiskozową zresztą, bo to nie jest halka sztuczna pod spodem. No patrzcie na ten kolor, no po prostu kwintesencja wiosny, ale też mogłaby być do jakiejś marynary albo kardigana na jesień jeszcze. Taki pozytywny zastrzyk energii w jesieni, do jakimś paseczkiem fajnym, albo o, do kowbojków. No rewelacja, po prostu jest piękna, ma piękne rękawy, taka trochę w stylu lat 70. XL-ka naprawdę, bo zobaczcie, ona może być oversize'owa oczywiście, można sobie pasek dać, ale no jest zjawiskowa. Po prostu zakochana jestem w tej sukience. Będzie ktoś miał używanie. Jest też dosyć długa, słuchajcie. Ona, ale nie jest jakaś, myślę, że 1,65 m to jest spokojnie. Jeszcze jedna sukienka z wiskozy, która też jest świetna i ma rewelacyjny kolor na jesień. I ma takie, zobaczcie, wiązania, które można sobie tutaj samemu dowiązać. Ja to Wam pokażę na wizji. Piękna, z rękawkiem 3/4 i znowu będzie super wyglądać do kardigana. Pokażę Wam też do tego dużego kardigana. Bardzo fajna, naprawdę rewelacyjna sukienka. Nie wiem, co to jest za marka, bo tutaj u góry nie ma metki. W zasadzie metki są chyba wszystkie wycięte, ale na 100% jest to wiskoza, bo to myślę, że nawet możecie to gołym okiem zobaczyć. Świetna sukienka, naprawdę bardzo wygodna, bardzo przyjemna i ma takie zaszewki w pasie, więc też nie będzie tutaj jakoś bardzo eksponująca. Świetnie zrobiona, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Piękny kolor dla kogoś, kto dobrze wygląda w ciepłych barwach. Słuchajcie, i teraz jakieś takie drobne rzeczy, koszulki Wam pokażę na szybko. Tutaj mam świetną koszulkę z wiskozy, Lascana. Też fajna, markowa koszulka z regulowanymi ramionczkami. I zobaczcie, jaki śliczny kolor. Wygląda jak jedwab, no to jest jedwab wiskozowy po prostu. Piękny kolor, takie cappuccino, przepiękny. Naprawdę bardzo mi się podoba. Kupiłam sobie też halkę, to już Wam pokazuję. To jest albo sukienka, albo halka, ale wydaje mi się, że to jest halka Lady Avenue, rozmiar S. No i ja sobie to kupiłam jako jedwabną haleczkę po prostu pod sukienki. A może być też jako koszulka do spania. Można mieć dwa w jednym, jak się jedzie na wakacje, to mieć jako halkę i jako koszulkę do spania jednocześnie. Piękny kolor tego jedwabiu jest. Jeszcze jedna bluzka w bardzo dużym rozmiarze, znaczy bardzo dużym to ja porównuję do mojego rozmiaru, ale to jest po prostu XL-ka, nie jest żadne 2XL, chociaż może i mogłoby być. Z jedwabiu piękna bluzka, znowu marki Saint-Tropez, zobaczcie. Z takimi świecidełkami z przodu, ale taka dłuższa jest to bluzka. Mogłaby być na przykład właśnie do jakichś cieniutkich spodni, do powłóczystej spódnicy. Bardzo, bardzo ładna bluzka z jedwabiu w większym rozmiarze. No i jest niewyprasowana, ale boję się, że laskiem będę prasować parownicą dopiero w sklepie, bo po wypraniu boję się po prostu, żeby coś się nie stało z tym cieniutkim materiałem i z tymi cekinami szczególnie też, bo są w stanie superowym. Także polecam Wam bardzo tą bluzeczkę, bo jest w pięknym kolorze magenta. Oczywiście modnym kolorze. Teraz swetry polecam. Piękne swetry mam. Tutaj jest sweter second female w rozmiarze L z angorą i on jest taki zebrowy, ale jest bardzo ciepły. Słuchajcie, ten sweter jest podwójnie tkany, jakby to wygląda, jakby on miał dwie warstwy. Z tej strony jest tak jakby w kontrze, można powiedzieć. Świetny jest, naprawdę jest bardzo gruby i bardzo miły. To jest 100% bawełna. Ale w czym ta 100% bawełna, bo trochę nie rozumiem. 30... Wiecie co, strasznie źle tu widać. Wygląda jakby to było
100% bawełna, a druga część to jest 30% angora i 30%. Nie jestem w stanie doczytać, bo to jest na czarnej metce, jeszcze srebrnymi literami. W każdym razie jest na pewno w tym bawełna i angora, a to trzecie to niestety nie jestem w stanie tego zobaczyć. Ale w każdym razie ma fajny skład i jest bardzo ładny. Ma dosyć spory dekolt, taki szeroki dekolt, więc naprawdę będzie, myślę, że będzie to ciekawie wyglądało. Spróbuję Wam do czegoś to przymierzyć, żebyście mieli orientację, jak to wygląda. Teraz sweterek, który mierzyłam na tą sukienkę, jest z bawełny i jest bardzo uroczy. Jest to deluxe, rozmiar M, właśnie też trochę za duży jest na mnie. Bardzo fajną fakturę ma i to jest taki cieńszy sweterek, właśnie taki typowo na lato, na sukienkę, do jeansów. Bardzo, bardzo fajny i jest to 100%, tak jak mówiłam, bawełna. Ma guziczki oczywiście, co z masy perłowej. Już Wam pokazuję. Jest. Także też fajna zdobycz, fajny sweterek. Rozmiar L i to jest sweterek Ann Taylor z bardzo fajnym składem. A jakim składem? 88% bawełna mianowicie. I przepiękny jest. Jest taki jakby trochę przyszarzony, czarny. Rękaw 3/4 i ma oczywiście guziczki takie tym razem wystające z masy perłowej. Też śliczna rzecz, naprawdę. Jeszcze jedna bluzka, którą zamierzam zostawić sobie, ona jest z budowanym biustonoszem. O, zobaczcie, bardzo fajnej jakości bluzka, taka trochę sportowa, a ja teraz ostatnio noszę chętnie takie bluzki pod swetry na przykład, albo pod jakieś marynarki. Taka szara bluzka z regulowanymi ramionczkami, z odpinanymi ramionczkami, więc można ją nosić jako taki top bez ramionczek. Świetna rzecz też. Patrzcie, jaka fajna jakość bawełny. Niestety nie ma metki, więc nie wiem, jaki to jest. Ostatnie trzy rzeczy. Dwa przepiękne swetry. Jeden jest od marki Vika Fiel, rozmiar XS i to są swetry w 100% wełniane, takie swetry do aktywności w zimie. Czy to można włożyć pod kombinezon narciarski, czy na wycieczki. W każdym razie super idealnym stanie swetry, zobaczcie. I powiem Wam, że te swetry były na nowym towarze i naprawdę nie były tanie. No można by spokojnie takie na Vinted kupić w tych cenach. Ale stwierdziłam, że są tak nowe, w tak idealnym stanie i takie ładne, że wezmę je. Ten jest SK, więc ten będzie pewnie rozmiar na mnie dobry, bo to ma być obcisły sweter, który, wiecie, który ma po prostu nas chronić blisko ciała i nic ma nam nie podwiewać w nim. Piękny jest. Drugi jest, nie wiem, czy jeszcze nieładniejszy, tylko troszkę większy rozmiar. To jest sweter rozmiaru S, męski. Męski, ale może być i żeński, bo dlaczego miałaby kobieta nie nosić takiego koloru? Też 100% wełna oczywiście i to jest marka Ulvang, więc znowu taka bardzo dobra, bardzo droga marka. Naprawdę te swetry sobie bardzo cenią i też jest jak nowy, zobaczcie. Jak ktoś ma pana w rozmiarze S, ewentualnie M, bo to się bardzo rozciąga i jak chcecie chodzić razem na wycieczki, to można sobie sprawdzić taki komplet. Piękne, piękne, 100% wełniane swetry, nowiutkie. Patrzcie, jaki piękny wzór ma ten sweter. No naprawdę, te dwa swetry to jest taka topka. Jedne z najfajniejszych rzeczy, jakie ostatnio kupiłam. Naprawdę, uwierzcie mi, że są to rzeczy bardzo drogie, jak chcecie kupić je nowe, a w zasadzie są nowe. No i ostatnia rzecz to płaszcz w kolorze bardzo modnym, w takim pięknym odcieniu czerwieni, trochę malinowym, lekko malinowym, ale no, na pewno jest w bardziej chłodną stronę ta czerwień. Ale nie jest to taka typowa malina, że ma dużo różu w sobie, jednak to jest czerwień z taką nutką maliny. Piękny płaszcz z dużymi guzikami i ma super skład, już Wam powiem. I zobaczcie w międzyczasie stylówkę, którą wcześniej nagrałam z tym płaszczem. Naprawdę śliczny, śliczny płaszcz. Słuchajcie, 60% wełna i 40% wiskoza. Naprawdę idealny skład, idealny stan. Zobaczcie z bliska na materiał. Tutaj się, no po prostu naprawdę jest jak nowy ten płaszcz. Śliczny jest. Bardzo fajny ze stójką. Marka Tara. Także ta-dam! To już wszystko na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że moja wyprzedaż i mój haul na szybko się Wam podobały.
Zapraszam Was na kolejny filmik, a będzie to zabieram Was do Lumpeksu na jesienną dostawę. Zobaczycie, do takiej dużej sieci, w której lubię robić zakupy, więc może się już domyślacie. Także już niedługo to, niedługo też inspiracje jesienne. No i oczywiście już niedługo będą typowo jesienny towar w naszym sklepiku i będzie live jesienny. Także zapraszamy Was serdecznie. Pozdrawiam Was kochani, do zobaczenia, cześć!